Cześć widzowie, gramy dzisiaj. Dzisiaj Halloween. Wiem, że nagrywam to bardzo późno, ale. To się tak złożyło. Moje pierwsze Halloween. Jestem szczęśliwy. To jest piękne. Pograłem sobie na tym trochę. Będziemy tak trochę trolldierować. Mamy trochę jumpera. No prawie mi się spodobał ten Halloween, jakby. Czemu wyciągnąłem broń, ale no Boże, głupi jestem. Chyba zmienię ten plan ucieczki, bo to nie jest dobry pomysł. Więc dobra, zaczynamy. Będę nagrywał jeszcze z tego Halloween, bo będę nagrywał, no też kontę na pierwszy event w jakiejkolwiek grze. A prawie, to jest fajne. A nie wiem, co mam tu powiedzieć. O, ja. A to jest mój. Głupi jestem. Ciup! O, ja. Ej, dobrze, mi idzie z tym rocket jumperem, chyba. Potrafię uniknąć Fall Damage'a. Czasem. Haha. Ha. W ogóle tyle kosmetyków dostałem. Chyba macie za głośno, nie wiem. Ale tyle kosmetyków dostałem, że to szok. Na samym początku mam to oko Monokulusa, jakiegoś Garybulca, dostęp napisze, ja sobie robię bajnie, rozumiem. Nie chciałbym się czytać. O, heavy! O, jedu. Nienawidzę tych, to są najbardziej wnerwiające rzeczy, jakie wymyślił Val. Dziękuję. Nie wytrzymam! Spam pod moimi nogami. Oj, jak wystrzelał? Jestem, dobra, jestem chyba najlepszy w tą grę. A tak pani OP. Ile mam stop? Dobry, nie, najlepszy nie jestem. Dobra, muszę teraz idealnie. Nie wyszło. Nie. Ale ja dostałem full damage'a. Lecimy. A. Dobra, dlaczego... A tak w ogóle, dlaczego stworzono celny strzał przez... To jest... Jak to jest lepsza rakietnica po prostu. Według mnie. Jeśli się po prostu jest się skillowym, to tak naprawdę się nie żyje, ale. No jak można nie trafić z tego strzała, jak rakieta leci bardzo szybko. To jest nieprzemyślane. No, naprawdę, gracze TF habilitacji, nie wiem, jak gracze CS-a, CSGO, każdy był taki dobry, spocony, to trzeba byłoby tą broń znerwić i to mocno. Daj mi wejść. Dlaczego jakiegoś snajpera nie ma? A! Poza tam poszedłem. Dzięki. No i nie dał mi całego foto. No właśnie, widzę, jak gra się medykiem, to warto leczyć do całego HP i overheala dawać, czy... Czasem po prostu nie ma na to czasu. Się daje, że jak już kogoś leczą, to do końca. O!
O nie! Idź mi stąd. Zabraliśmy. Znowu. Ej, bo ja się boję, że wy mnie nie słyszycie. Nie wiem, coś głośno jest. No wszystko jest okej. Jeszcze ściszyło? O Boże, snajper. A. O, może użyjemy tego ogrodnika z anarchem. Na razie to za dużo się, nie, za bardzo się nie przydaje. Nie! Dobra, tego snajpera. A jednak nie. To mnie drugi troller, chyba. Siup, siup. Ej, śmiesznie tym trollerem gra. Może wyjdziemy jeszcze na inną mapę z halą? Chyba nie. Najwyżej zrobię dwa odcinki. Chyba. Ducha gargulca może wyjdziemy. No ale nie. No. Dobra, mógłbym. W sumie teraz żałuję, mogłem go zabić na koniec. Dobra, lecimy. Oj, i już. Tu chyba szpieg. Tu na pewno szpieg. Czy tak wolno poruszał? O, no właśnie. Chodź tu. Dobra, jest tu ktoś? Kogo można brutalnie zabić? Jest! Czemu mnie zniszczył tego zasobnika? Nie wiem. A! Proszę mnie. Polak! Polak zajął Polaka. O nie. Wiem, że on jeszcze planuje zrobić. No już, już się nie dowiemy. To jest najgorsze. Kiedy... No jest jakaś akcja, protektujecie kogoś i odradzacie się, albo nie chcecie zobaczyć, jakie mamy udałki. Co zrobiłem właśnie? Dwa razy się odbiłem w tym samym miejscu. O nie. Ucieczka. Szybka i skuteczna. Spróbujemy grubego zabić, jak myślicie, uda się. Przejmij! Przejmij! Zdąży! Zdąży! Nie zdąży! Gargulec tam się pojawił. Czemu nie? Czemu? Czemu on go nie wiedzą? Czemu? Czemu? Czemu on go nie mógł wziąć? No to chodzi, że ja mam go wziąć? Nie wiem. Mnie się kurzy w krytym marmowym. A! Ile tych granatów? Przesada lekka. Kurde, nie zdążyłem. Ej, ten...
Powinien się szybciej wyciągać chyba ten rakietowy skoczek. By było o wiele lepiej. No weźmy sobie scoutem zagrać, bo ostatnio siłą natury spróbowałem. No pytaj się, dlaczego to mam. To coś jest tylko dobre na strzelanie w spamienie do monokulusa. Dajmy tu. A! Zawsze kiedy poprawię. Chcę poprawić słuchawkę. Dzieje się coś takiego. Ja lubię ten potrójny skok, się tak przydaje. No to jest takie. No za jednak nie. O nie! Idź mi stąd. Boże, ja chcę ten kosmetyk tego fajera. To tak śmiesznie wygląda, a zarazem strasznie, że ja to chcę po prostu. Wiecie co według mnie zepsuł TF-a? Nie brak update'u. To, że Pyro ma twarz. To jest przerażające. Aj, i teraz zepsułem psychę nowym graczom. Świetnie. O Boże, jestem na końcu tabeli. Ej, czy tylko ja chcę jeszcze więcej map na średniowieczu? Chyba lubię średniowiecze. Zostaw mnie! O. Ej, chwila, bo tu wrogi scout biegł. Tylko nie zauważyłem. Poszedłem. O Boże. 7 HP. Dobrze. Nie martretować inżyniera. O nie. Ja razy powiedziałem już o nie na moim kanale. Boże, jeden. No lecimy szybko, za 10 sekund. Może dogrywka będzie? Jeśli nie, to klapa. Dobra, chyba nam się uda. Jednak nie. A może? Dobra, szybko idziemy na pomysł. Tak. No czy ja mogę gdzieś nie umierać? Naprawdę. Czy ja mogę gdzieś przestać umierać? No chyba nie. Dobra, przeżyjemy. Hej! Lecimy! Nie wierzę. No nie!
ma tak, on miał identyczną sytuację, co ja. Teraz mogę tak mniej gadać, bo tak trochę chory jestem, katar mam. Przepraszam. Myślałem, że go nie zabijemy, Boże jeden. Gdzie tu mi centrum budujesz? Myślałem, że on będzie miał mini działku. Czemu ja z Pretty Boyem wyskoczyłem? Rolićmy. O nie. Czy gdzie ja lecę? Po prostu w pajru. Zagapiłem. Aha. No to musi zdarwiać. Fajnie, nie mam nic. A co ty, pitu? Chodź tu. O nie! No, to musiało się tak skończyć. No i straciliśmy punkt. No, biegniemy. O. Ej, kucanie daj, wróćmy celność, bo widziałem czasem szpiegi z ambasadorem, co kucali i strzelali. Działa, czy to oni się przyzwyczaili, nie wiem, w sensie. O. Co u mnie zmarsz... A, dynia. Boże, dynia, najgorsza rzecz. Czemu dynie istnieją, to są sticky. No, ale takie straszne. Jeszcze gorsze. Randomowo się spawnią. A! O nie, kryty! O nie. No, uciekam. Aha. Trzeba więcej... Ja trzymać, biegam z pistoletem z was. Z siłą natury. Oj, ten inżynier chyba coś słyszę. Coś tutaj buduje. Ten duch przeleci mi się zaraz nerwy. Nie wierzę. O! A ci chciałem powiedzieć, że ktoś przyjdzie akurat. No. A no, nie, myślałem, że to random kryt od snajpera. A co teraz? Spróbujmy jakąś inną klasę. Ze snajperem. To nie jest dobry pomysł, bo... Nie, przepraszam, jestem najlepszym snajperem, każdy to wie. Ale zakochałem się w tym zestawieniu. W ogóle chciałem tego użyć na średniowieczu, tak się jarałem. A ten sikłondon jest na średniowieczu. Jest robotyczna ręka inżyniera i w ogóle inżynier na średniowieczu, a już siki nie. Nie. Nierealistyczne. Bo chodzi o to, że było to zbyt dobre. Chyba, że o to chodzi. Jest tu ktoś, bo mogę zabić? No, o. No kurde. Znaczy ja go trafię? Wszystko jest ciemne, nic nie widzę. O.
A to jest niebieski. Czy ja mogę go zastrzelić? Tu widzę. Dobra, nie ma. Nie, tak nie uciekniesz od zgonu. Więc kończymy odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Siema.